Zbór Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie przejął w 2013 roku od gminy Gdańsk w użytkowanie opuszczone od lat zabudowania zabytkowego dworu olszyńskiego przy ulicy Olszyńskiej 37. Zrobiliśmy to w przekonaniu, że Bóg daje nam to miejsce na stałą siedzibę, w której będzie się toczyć codzienne życie naszej społeczności i która będzie naszą bazą do rozmaitych działań misyjnych. Były to dwa zdewastowane wówczas budynki oraz ruiny trzeciego, położone na działce o powierzchni 1 hektara ze sporą ilością starych drzew na zakolu wpływającej do Gdańska Motławy. Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy Olszynka w południowo-wschodniej części Gdańska. 80-osobowa wtedy społeczność stanęła przed wielkim wyzwaniem. Z modlitwą i wiarą w Bożą pomoc zabraliśmy się do pracy. Po wstępnym uporządkowaniu i ogrodzeniu całego terenu za pierwszy cel obraliśmy adaptację budynku dawnej wozowni na salę nabożeństw naszego zboru. Ograniczeni zewnętrzną bryłą zabytkowego budynku, zaprojektowaliśmy wnętrze tak, aby optymalnie służyło potrzebom zboru i po uzyskaniu pozwolenia na budowę wiosną 2015 roku przystąpiliśmy do pracy. Kilku naszych braci zgłaszało gotowość poświęcenia się tej inwestycji, więc zdecydowaliśmy, że będziemy budować metodą gospodarczą. Po 19 miesiącach intensywnego trudu i przy wsparciu wielu osób spoza zboru, które wielokrotnie przybierało dla nas rozmiary cudu, w niedzielę 6 listopada 2016 roku dokonaliśmy uroczystego otwarcia nowego domu modlitwy. Pierwszy cel został osiągnięty. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni Bogu i wszystkim ludziom, którzy nas wspomogli, bo to jest dla nas ewidentny cud, że bez żadnego kredytu, bez pomocy Rady Kościoła, bez rozsyłania po zborach próśb o wsparcie, bez złotówki długu, mamy swoje miejsce zgromadzeń z prawdziwego zdarzenia. Po 3 latach naszej obecności na Olszynce zauważyliśmy zmiany nastawienia do nas prezydenta miasta Gdańska. Z własnej inicjatywy odwiedził nas 2-krotnie. Na spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy publicznie pochwalił naszą pracę i osiągnięcia i, co najważniejsze, zapoczątkował wreszcie upragnione przez nas procedury zmierzające do sprzedaży nam całej nieruchomości z zastosowaniem 99% bonifikaty. Trwały one ponad rok, ale 4 kwietnia 2018 roku podpisaliśmy wymarzony akt notarialny i za kwotę 21 560 zł zostaliśmy właścicielami hektara ziemi w Gdańsku i 2 budynków o łącznej powierzchni użytkowej około 1000 m². Czyż Bóg nie jest dla nas dobry i wspaniałomyślny? Nasz zbór rozkwita w tej nowej lokalizacji. Chociaż jesteśmy zaledwie na początku naszych marzeń, to już staramy się wykorzystywać dostępne nam możliwości. Rozległość terenu stwarza wspaniałe warunki do rozwijania pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Organizujemy nabożeństwa, chrzty, śluby, imprezy na świeżym powietrzu, konferencje, koncerty. Pomagamy ludziom ubogim i udzielamy skromnej gościny braciom i siostrom odwiedzającym Gdańsk. Te możliwości w dużym stopniu się poprawią, gdy przeprowadzimy remont budynku dworu, który jest główną budowlą założenia dworsko-parkowego Gdańsk-Olszynka. Ponieważ jest to obiekt wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków, dzieło to rozciągnie się na kilka kolejnych lat, bowiem będziemy je realizować etapami, w miarę sił i możliwości finansowych. Pierwszym zadaniem przy remoncie dworu będzie budowa nowego dachu. Mamy już gotowy projekt oraz pozwolenie na budowę.
jeśli Bóg pozwoli, na początku maja 2019 roku przystąpimy do pracy. Nowy dach będzie nie tylko oznaczać wyraźną poprawę wizerunku tego zabytku z 1802 roku, ale także da nam kilka nowych pokoi gościnnych na poddaszu, co znacznie powiększy naszą bazę noclegową i pozwoli na organizowanie na przykład weekendowych konferencji biblijnych z nocowaniem ich uczestników. Na parterze dworu planujemy m.in. urządzić kuchnię z prawdziwego zdarzenia, tak aby na miejscu można było przygotowywać posiłki i dzięki temu zmniejszyć koszty wyżywienia. Na horyzoncie naszych marzeń w działalności Centrum Chrześcijańskiego Nowe Życie w Gdańsku widnieją też ruiny trzeciego budynku. Niegdyś była to dworska stajnia, szeroka na 10 i długa na 55 metrów, która 13 lat temu całkowicie się zawaliła. Pragniemy zrekonstruować ten budynek i na jego parterze urządzić dom seniora. Bardzo chcemy, aby to podarowane nam przez Boga miejsce stało się też schronieniem na stare lata dla braci i sióstr, którzy nie są w stanie już samodzielnie mieszkać. Nie godzimy się na to, by trafiali do świeckich domów pomocy społecznej. Pragniemy stworzyć im możliwość dożywania swoich lat przy zborze, w atmosferze miłości i braterskiej troski. Na poddaszu odbudowanej stajni z Bożą pomocą stworzymy gościnną bazę noclegową dla wierzących gości z kraju i zagranicy, wciąż tak chętnie przyjeżdżających do pięknego Gdańska. Dziękując za uwagę poświęconą prezentacji naszych osiągnięć i marzeń w nowej siedzibie Centrum Chrześcijańskiego Nowe Życie w Gdańsku, życzymy Wam błogosławieństwa Bożego w codziennym życiu i prosimy, abyście zechcieli pamiętać o nas w Waszych modlitwach.